Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Kolejne studium Pisma Świętego, a nasz dzisiejszy temat to Chrystus, Prawo i Przymierza. Bardzo serdecznie zapraszam. Mili widzowie, cieszymy się, że włączyliście odbiorniki, kliknęliście w internecie, żeby wspólnie, razem otworzyć Boże Słowo, i pochylić się nad nim i znowu czegoś nowego dowiedzieć się o naszym Panu Bogu. Bardzo się cieszymy, że możemy wspólnie, razem to uczynić. Przedstawimy się. Ja nazywam się Marek, jest z nami Janusz, jest Julian i jest Adam. No i cóż, jak zawsze, rozpoczniemy modlitwą. Poproszę cię, biada. Dobry ojcze, serdeczne dzięki Tobie składamy za to, że mamy taki wielki naprawdę przywilej, żeby pochylać się nad Twoim słowem i z niego łapać dla siebie jakieś wskazówki, kierunki, drogi, którymi chcesz nas prowadzić. Dajbyśmy mogli w czasie tego studium być błogosławieni przez Ciebie i być też takimi dobrymi przekaźnikami dobrych myśli tego Słowa Twojej Ewangelii każdej osobie, która ma możliwość z nami wspólnie teraz uczestniczyć w tym studium. Błogosław nas przez Twojego Ducha i Ty bądź Panie na, pani naszym nauczycielem. Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Mamy dzisiaj bardzo interesujący temat. Słowo, które może brzmi nieco archaicznie. Przymierze. Czy w Waszym nowoczesnym życiu Zdarzyło wam się zawrzeć jakieś przymierza? No to określenie rzeczywiście już jest trochę, wydaje się, archaiczne, ale przecież zawieramy takie przymierze. Ja zawarłem 44 lata z moją żoną. Przymierze ślubowaliśmy sobie, może tak byłoby lepiej. Obrączki zakładali jako symbol tego przymierza, że będziemy sobie wierni. Tak, to jest niewątpliwie przymierze, które w naszym świecie się odbywać? Jakieś inne? Mieliście okazję przymierza zawrzeć? No ja również mogę powiedzieć, że nie nazywałem tego przymierzem, bo jest to słowo dzisiaj już raczej rzadko używane, ale zdarzyło się, jeśli by użyć współczesnego słowa, to zawierać różne umowy. Jak, jak z takich ważniejszych, którą sobie dzisiaj przypominam, to jakieś biznesowe umowy. Które wiązały się jakby z, z dwustronnym wypełnieniem pewnych rzeczy, i możemy to również określić jako przymierze. Mhm. Czyli starożytni by powiedzieli przymierze, a tutaj jest jakaś umowa kupna-sprzedaży. Tak? No, mam na myśli tutaj bardziej umowy związane z, z urzędem, czyli ja zobowiązałem się prowadzić biznes, a oni w stosunku do mnie zobowiązali się wypełnić tam pewne. Sprawdzać, sprawy. czy prowadzisz Tak, dokładnie. Ja zobaczę, że na przykład w przeszłości królowie czy królestwa zawiązywały ze sobą różnego rodzaju przymierza, prawda? A dzisiaj mamy to na zasadzie jakieś umowy międzynarodowe, jakiś, nie wiem, wspólny, na przykład pakt o nieagresji, tak? Albo o wspieraniu się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach. Więc faktycznie, pomimo faktu, że sama nomenklatura się troszeczkę zmienia, to jednak sama idea przymierza, tak jak w przeszłości, tak jest obecna i dzisiaj. Mhm. A jeżeli otworzymy pismo święte i gdybyśmy sięgnęli do samego początku, to gdzie znajdziecie pierwsze przymierze? No, myślę, że na samym początku, w pierwszych rozdziałach Biblii, Pan Bóg zawarł przymierze z ludźmi jako, jako takimi, z Adamem i z Ewą, mhm. kiedy powiedział, że macie w ten i ten sposób postępować, a ja będę w stosunku do Was lojalny, czyli będę Was obdarzał wszystkimi dobrami. Jeśli nie będziecie tak postępować, no to wtedy czekają Was konsekwencje. To można powiedzieć takie przymierze, umowa. No dobrze, a gdybyśmy spojrzeli na warunki tej umowy, co Pan Bóg obiecał Adamowi i Ewie? Że no. będą żyli, a jak nie będą posłuszni, no to umrą. No. Mhm. Czy Pan Bóg obiecał, że da im wszystko, co do życia potrzebne? Czy czegoś tam może nie było w tej umowie? Nie, Pan Bóg zapewnił, że wszystko, wszystko, wszystko co pewnie. będzie im potrzebne, otrzymają do życia. I zrealizował nie. swoją część przymierza? Oczywiście. Tak jest. A co ludzie mieli w zamian? Czy były jakieś warunki tego przymierza? Czy było jakieś prawo? Patrząc na historię z, z pierwszej księgi Mojżeszowej, z księgi rodzaju, no. Znamy to, to jedno prawo, które, które funkcjonowało. to Nie będziesz jadł z drzewa poznania dobra i zła. Więc sa, samo prawo istniało, tak? Sama reguła, jakaś zasada, która zobowiązywała jedną ze stron. Do utrzymywania tego przymierza było jak najbardziej. Natomiast myślę, że to co jest ciągle ważne i istotne do podkreślenia, że podstawą tego wszystkiego jest tak naprawdę zaufanie. Dlatego, że kiedy Bóg mówi do Adama, nie będziesz. Jadł z drzewa poznania, i dobra, i zła, nie będziecie tego chwytać, a później przychodzi alternatywna opcja, jednak weź, zjez, bo jak zjesz, to to i tamto, to tak naprawdę mamy sytuację, gdzie znajdujemy słowo przeciwko słowu. Bóg mówi jedno, a po drugiej stronie staje jakaś druga opcja. I tylko akt zaufania po prostu potrafi, potrafi człowieka utrzymać po prostu w, w tym przymierzu. Nie? Tak myślę, że tutaj te dwie wielkości się ze sobą bardzo silnie łączą. Nie? Pierwsza sprawa warunki przymierza, ale druga sprawa zaufanie względem drugiej strony i zaufanie po prostu jako ten czynnik, który tak naprawdę determinuje to, czy my w tym przymierzu trwamy, czy nie. Mhm. To pytanie, jakie były warunki, które Pan Bóg postawił ludziom, no faktycznie były bardzo proste. Tam nie było ileś godzin, które trzeba codziennie pracować, jakichś trudnych szczegółów, które należy pamiętać. Nie, po prostu. Nie dotykajcie owoców, nie jedzcie tych owoców. I, I dla mnie tutaj pojawia się taki ciekawy obraz: Pan Bóg daje wszystko, a ludziom mówi tylko, tylko jedno: tylko nie dotykajcie, nie jedzcie tych owoców. Taka, taka dysproporcja jest duża: Pan Bóg wszystko, ludzie niewiele. A jak idziemy dalej w Piśmie Świętym, to gdzie znajdujemy kolejne przymierze? Trudno mówić dokładnie, gdzie było kolejne. Bo kolejnym może było nawet to, że Kain nie zostanie zabity za swój grzech. Mm -hmm. Może jakieś inne. To wielokrotnie Bóg występował. Jeśli tak możemy nazwać to przymierza czy obietnice pewne. No i Bóg dotrzymywał tego. Mm -hmm. um... Ja, kiedy przeglądałem Stary Testament i te pierwsze rozdziały, to kolejne przymierze było w historii Noego. Tam pojawia się nawet słowo przymierze, Pan Bóg mówi: Zawrę je z Tobą. I pamiętacie, na czym polegało to przymierze ze strony ja znowu, jakie jest Boża obietnica, a jakie było prawo? Bo dzisiaj rozmawiamy cały czas: Chrystus, prawo i przymierze. Chcemy się temu przyjrzeć. I znaleźć jak najwięcej, tak wierzę, w tych wszystkich momentach, jak najwięcej Chrystusa. A więc mamy kolejne przymierze, jest Pan Bóg, są ludzie. Co mówi Pan Bóg? Jeszcze wracając do tego, co Marku przed chwilką powiedziałeś, że często w przymierzach jest różne zaangażowanie różnych stron. Tak jak Julian tu wspomniał, małżeństwo też jest swego rodzaju przymierzem, w którym obydwie strony, jakby, Równomiernie się angażują, bynajmniej takie tak jest ideą. Natomiast Pan Bóg na początku, zawierając przymierze z ludźmi, można powiedzieć, bardziej zaangażował się w to. Przekazał ludziom wszystko, a wymagał od nich jedynie, żeby byli mu posłuszni, nie, nie przekraczali jego słowa. I kolejne przymierze, o którym tu właśnie zostało wspomniane, czyli przymierze zawarte z Noem po potopie. Było też jakby jednostronne. Tutaj akurat nie wymagało żadnego zaangażowania od ludzi, byle tylko pamiętali o tym, że to Pan Bóg jest odpowiedzialny za dobro tej ziemi, za, za wszystko, co tutaj się dzieje. I kiedy obiecał, że więcej nigdy nie będzie karał świata potopem, to zawsze tak będzie i to nigdy się nie zmieni. Mhm. Kiedy Pan Bóg powiedział do Noego: zbuduj arkę, to też była taka forma jakiegoś przymierza. Wybrałem Ciebie. Nie dlatego, że jesteś doskonały, tylko dlatego, że znalazłeś łaskę w moich oczach. Czyli znowu, ludzie nie dali rady wypełniać poprzedniego przymierza, a Pan Bóg wychodzi kolejny raz z propozycją: Zawrzyjmy nowe przymierze. I znowu Pan Bóg daje wszystko: ja Ciebie uratuję, ja sprawię, że, ten, że ta łódeczka mała, bo Arka w skali całego globalnego potopu była czymś małym, ja ją ocalę, tobie dam życie. Zbuduj tą Arkę, zaufaj mi, że to ma sens. Właśnie Mark, zobacz, że, że znowu u progu tego wszystkiego wejścia w tą relację przymierza, znowu stoi akt zaufania, akt gary. Nie wiem, jak Wy byście się dzisiaj znaleźli w takiej sytuacji, ale gdyby na, gdyby na przykład któryś z Was otrzymał w nocy seny, buduj u siebie na polu łódkę, bo będzie wielki potop, no nie, no to. To naprawdę trzeba by było wiele, naprawdę, okazać pewności co do słowa czy przekazu od Boga i zaufania, żeby to robić, ponieważ no, samo działanie tego typu można by powiedzieć, że w pewnym sensie jest czymś irracjonalnym. I w tamtych czasach było chyba tym bardziej irracjonalne niż obecnie, bo przecież, jak popatrzymy sobie na te różne opisy przeszłości, to, to, to Rosa. Zwidżała ziemię i powodowała, że wegetacja jakoś na niej funkcjonowała. Nie? Więc ta wiara znowu jakimś takim punktem startowym, żeby zaczepić się tego przymierza i wejść tą, w tą relację pomiędzy Bogiem a mną, a człowiekiem. Po prostu no jest nam to zaufanie po prostu konieczne. Jest tak jak powietrze po prostu, żeby żyć. No? No, pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie brakuje tego zaufania, ale może jeszcze wrócimy do tego później. Kolejne przymierze, o którym chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali, to Pan Bóg i Abraham. Jakie tutaj byśmy znowu warunki przymierza mogli znaleźć? Spróbujmy, może otworzyć tekst tym razem, bo to robi się coraz bardziej takie kluczowe. Pierwsza księga Mojżesza, księga Rodzaju, 17, rozdział 2 do 10. I tutaj Janusz, jakbyś mógł przeczytać. Czytam pierwsza księga mojżeszowa, 17 rozdział, od wiersza 2 do 10: Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze z tobą jest takie: staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc Ciebie nad miarę i wywiodę z Ciebie narody, i królowie pochodzić będą z Ciebie, i ustanowię przymierze moje między mną a Tobą, potomkami Twoimi po Tobie według pokoleń ich, jako przymierze wieczne, abym był Bogiem Twoim i potomstwa Twojego po Tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przechodzień, całą Ziemię Kananejską dam Tobie i potomstwu Twemu po Tobie na wieczne posiadanie, i będę Bogiem ich. Nadto rzekł Bóg do Abrahama. Ty zaś po tobie wszystkie pokolenia dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje, przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochowywać. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Mhm. No i znowu, jakie mamy warunki tego przymierza po jednej i po drugiej stronie, albo jeszcze innymi słowy, jakie jest prawo tego przymierza? To można powiedzieć raczej, że jest to jednostronne przymierze. Bóg obiecuje wszystko, a Abraham co miał zrobić, tylko bym powiedział taki znak: przyjąć czy zaakceptować obrzezanie. Nic więcej nie czytamy, że miał Abraham czynić. Co jeszcze byście powiedzieli o tym, o tym przymierzu? Czy może o samej Obrzesce. Myślę, że tutaj ważne podkreślić jest czym była obrzeska, że obrzeska nie była samym przymierzem, a była tylko jego znakiem. Pan Bóg obiecuje, że będzie błogosławił Abrahamowi, że wywiedzie z niego wielkie narody, że będą królowie pochodzić z jego rodów. A w zamian za to, że, że on obiecuje tą, to spełnić, ludzie mają tylko w to wierzyć i znakiem tej, tej ich wiary ma być Obrzezywanie wszystkich chłopców ósmego dnia po narodzeniu. Mhm. bardzo. W Nowym Testamencie później jest wyjaśniane, że Abraham został usprawiedliwiony z wiary, a nie z uczynków. Bóg, zawierając przymierze, tak naprawdę ze swojej strony wiele obiecał mu, ale nie mówił tylko zrób to i to i tamto, to ja to wypełnię. To opierało się na łasce Bożej, a zaufaniu, jak mówiliśmy, albo wierze ze strony Abrahama. To bardzo ważne, bo zobaczymy w Nowym Testamencie, że na tym samym polega w czasach nowotestamentalnych przymierze. Gdzie mamy tutaj prawo? Przez cały kwartał studiujemy na temat prawa i przechodząc przez te kolejne momenty. To tak naprawdę tysiące lat, które teraz gdzieś w szybki sposób przebiegliśmy w tej historii, i Pan Bóg cały czas jest tym, który kolejny raz wyciąga rękę, daje wszystko. Człowiek, jak ma zrobić to tak mało, wykazać się tylko tym małym jakimś aktem wiary. A gdzie w tym wszystkim mamy prawo? Gdzie tutaj jest dekalog? Dlaczego o tym gdzieś tu wyraźnie nie zostało wspomniane? Jak sądzicie? Ja myślę, że prawo po prostu istniało. Bóg wiele rzeczy oczekiwał od Abrahama. Na przykład, żeby iść i złożyć syna swojego. No to przecież był nakaz Boży, który trzeba było wypełnić. Albo, że ma pozostać w tej ziemi obiecanej, że ma tam iść do tej ziemi. Wiele poleceń jest, i dlatego później. W 26. rozdziale pierwszej mojżeszowej jest w wierszu piątym tak powiedziane. Abraham był posłuszny głosowi mojemu i strzegł tego, co mu poleciłem, przykazań moich, przepisów moich i praw moich. Musiały być, jeśli Abraham tego przestrzegał. Więc, jeśli nawet. Usprawiedliwienie otrzymał Abraham z wiary, to nie wykluczało prawa, przykazań i posłuszeństwa Abrahama, i on był posłuszny. Mm -hmm. um, spróbujmy na to przymierze spojrzeć w kontekście słów z Nowego Testamentu z listu do Galacjan, trzeci rozdział od 15 do 19. Bracia, przytoczę przykład ze stosunków ludzkich. Nawet u testamentu jakiegoś człowieka nikt nie obala, ani do niego nic nie dodaje. Otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi i potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym, i potomkowi Twemu, a tym jest Chrystus. Powiadam wam więc to: testamentu uprzednio przez Boga Uprawomocnionego nie unieważnia zakon, który został nadany 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona, jeśli bowiem dziedzictwo wywodzi się z prawa, to już nie z obietnicy. Bóg zaś obdarzył nim łaskawia Abrahama przez obietnicę. Czymże więc jest prawo? Zostało ono dodane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica, a zostało ono, a zostało ono dane przez aniołów do rąk pośrednika. Mhm. O jakim prawie jest tutaj mowa? Jest to cały czas w kontekście tego przymierza, który Pan Bóg zawarł z Abrahamem. Jest tutaj wspomniane też inne prawo, które zostało dane 430 lat później. Jakbyście mogli to skomentować? O jakim prawie jest tutaj mowa? Czy ono miało znaczenie właśnie w tym przymierzu z Abrahamem? W przymierzu z Abrahamem ono nie miało znaczenia, bo wtedy jeszcze takiego nie było prawa. Jak ubrać kapłana, na przykład, jakie ofiary składać podczas święta Paschy. Bo jeszcze nie było święta Paschy. A dlatego jest powiedziane, że ten zakon, czy to prawo zostało dane 430 lat później, o wiele później. I mówi, czy w takim razie to prawo, które później dane było, miałoby unieważnić to, co zostało zawarte z Abrahamem? Niektórzy komentując te słowa, y sugerują, że to prawo 430 lat później przekazane, to był dekalog, który Izrael otrzymał na górze Synaj. Czy zgodzicie się z tym? Nie zgodzimy się z tym, dlatego że dekalog to jest boża konstytucja, ta najważniejsza, która zawsze istniała. Na przykład, żeby nie zabijać. Takie prawo było, dlatego Kain został ukarany. On wiedział, że grzeszy, Bóg go przestrzegał nawet, a jednak to zrobił. Jest powiedziane na przykład o Racheli, że ukradła bożki. Musiała wiedzieć, że tylko jest jeden Bóg i nie może być więcej, że nie należy kraść. Czyli te rzeczy znali i Abraham tego przestrzegał. Natomiast Abraham, jak już powiedziałem, nie znał przykazania o święcie Paschy, ani nie znała tego Rachela, ani nie znali inni. Więc chodzi tutaj o inne przepisy, których nie znali wcześniej, ale dekalog jako taki był znany, może nie zapisany był na tablicach, ale już znali wcześniej. Hmm? A gdybyśmy teraz mogli właśnie przenieść się um, do tych wydarzeń spod góry Synaj, gdzie zostaje przekazany Izraelowi Dekalog, on zostaje nawet nazwany jako tablicę przymierza. Jest to kolejny moment, bardzo ważny moment i bardzo ważne przymierze. Jak tutaj moglibyśmy to skomentować? Jakie są warunki tego przymierza? Co Pan Bóg obiecuje? Czego wymaga od człowieka? Obietnice, obietnice są. Dane przez Boga Izraelowi, tak jak wcześniej były dawane Adamowi, jak były dawane Noemu, czy były dawane Abrahamowi. Tak? Tutaj też jest bardzo konkretna obietnica: Ja jestem Twoim Bogiem, ja będę tym, który Cię poprowadzi, który Cię będzie strzegł, który Cię ochroni, który Cię w końcu wprowadzi do Ziemi Obiecanej. Podstawa przymierza, podstawą przymierza jest prawo, które zostaje nadane ze strony, ze strony Boga. Niemniej jednak, te teksty, które czytaliśmy z Lisu do Galacjan, i teraz wydaje mi się, że należałoby to potraktować szerzej, obejmując każde prawo. O nim zostało powiedziane, że było takim przewodnikiem do Chrystusa, że było tym, co do Chrystusa prowadzi. I chyba każde tak naprawdę prawo ma w sobie jakąś taką taki element, który gdzieś nas pcha ku Chrystusowi, ku, ku Zbawicielowi, więc. Ona zostało dane Izraelitom po to, żeby ich w jakąś stronę prowadzić, w jakimś kierunku coś im objawiać, czy to w obszarze kultu, czy w obszarze moralności. Wiele takich lekcji nowotestamentowych, czy nawet rozmów Jezusa z różnymi osobami, coś w tym temacie ilustruje i prawdopodobnie no, troszeczkę więcej o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Hmm. Czyli mamy kolejny moment. Pan Bóg mówi do narodu. Kolejny raz być może nam się nie udało. Wszystkim poprzednikom, ale stajemy w miejscu, oddzielamy to, co było i znowu wy macie szansę zawrzeć ze mną przymierze. Pan Bóg kolejny raz jest tym, który dotrzymał warunki wszystkich poprzednich przymierzy i znowu mówi: Dam wam wszystko, wyprowadzam was z Egiptu. A co, wy macie przestrzegać prawo? Ja myślę, że jeszcze ważną rzeczą, może później troszeczkę też na to zwrócimy uwagę, jest to, że. Bóg często to przymierze odnawiał, a nie dawał nowe. Więc można powiedzieć, że przymierze zawarte na Synaju i danie wtedy prawa, to nie było danie czegoś nowego, tak jak tutaj już Julian powiedział, że Bóg tylko jakby odnowił to, co ludzie już znali. Spisał to na kamiennych tablicach, żeby to było naprawdę trwałe i żeby ludzie mogli do tego wracać i ciągle to czytać, odnawiać, ale. Bóg, kiedy zawiera przymierze z ludźmi, to często przewija się to, że zawiera przymierze wieczne, czyli to przymierze jakby nie ma końca. Mm -hmm. To jeden tekst byśmy mogli teraz przeczytać. List do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział i dziewiąty wiersz. Potem powiada to, Przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Tak, i mowa tutaj o przymierzu. Czyli to już nie ma jakiegoś odnowienia, tylko mamy nowe. Przymierze i to jest właśnie ten termin, który często się powtarza: stare i nowe przymierze. Stare to było przymierze prawa, a nowe to jest przymierze łaski. I to jest taki um, kierunek, do którego cały czas gdzieś zmierzaliśmy, te kolejne przymierza, ich było dużo więcej w Starym Testamencie, ale teraz mamy tą, tą wielką różnicę, przynajmniej tak się często wydaje. Jest stare przymierze, tamte wszystkie polegały na jakimś prawie musisz to wypełniać, a nowe przymierze to jest przymierze łaski. Czy tak faktycznie? Ja jeszcze może chciałbym dodać do tej myśli, że jest pewna ciągłość, gdy chodzi o przymierze i prawa, które polegało na tym, że ludzie mieli przestrzegać dekalog. Wszystko jedno, jak on był wtedy podany i Mieli Bogu zaufać, czyli potrzebna była wiara. Ale były pewne elementy, które były nowe. Na przykład Adamowi nie było nic powiedziane o potopie, że już więcej nie będzie potopu albo że będzie tęcza, więc pewne elementy były nowe. Tak samo i tutaj pod górą Synaj były pewne elementy nowe. Dekalog jako taki był, pozostał. A nowymi elementami było składanie ofiar, świątyń, cały system ofiar świątynnych, cały system kapłański. Te rzeczy były nowe. Jak to należy tego przestrzegać? Natomiast w odniesieniu do tego. Dziesiąty rozdział, wiersz czwarty z listu do Hebrajczyków mówi. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To pod górą syna i tam było powiedziane, jakie należy złożyć woły, kiedy, kiedy kozły należało złożyć, ale to nie mogło zbawić i dlatego później jest powiedziane w wierszu dziewiątym. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie, czyli już nie może zbawiać krew wołów i Kozów, ale coś innego. A wcześniej mogła? Zawsze figuratywnie była traktowana, prawda? Bo Lizo Hebrajczyków w ogóle jest cały poświęcony zagadnieniom związanych z kultem, prawda? Zagadnieni, zagadnieniom związanych ze świątynią i to, co autor listu do Hebrajczyków, z którego ten tekst właśnie wzięliśmy na podstawie którego rozważamy, on pokazuje przede wszystkim w pierwszym ujęciu, w takim obrazie ukazującym Chrystusa, wyższość Chrystusa nad aniołami, wyższość Chrystusa nad nad Mojżeszem i wyższość Chrystusa nad wszelką formą kultu, która miała miejsce, ukazując go jako tego, który jest acykapłanem świątyni w niebie i jakakolwiek ofiara, która ma znaczenie, to jest ta jedna, jedyna ofiara, którą złożył. Zresztą no, czytaliśmy wiersz dziewiąty, ale w wierszu dziesiątym tego samego rozdziału dziesiątego czytamy, mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. I ten kolejny tekst nam pokazuje właśnie to, na co Julian zwraca uwagę ten nowy element, tak, który, który wcześniej ludziom jakby nie był do końca czytelny. Rzeczy, które były podawane w kategoriach obrazu, one po prostu w końcu doszły do, do swojej pełni, i, i właśnie Chrystus, który umiera na krzyżu. Jako zresztą apostoł Paweł mówi w 1 Korytianu, dajże 5 5.7, że na naszą paskę ofiarowany został Chrystus. Więc w całym tym odwołaniu do kultu pokazuje apostoł Paweł, czy autor listu do Hebrajczyków, no, że właśnie ta nowość, która zaistniała, tak, to właśnie to, że. Cień w końcu doszedł do pełni, to znaczy znalazł swoje, swoje faktyczne wypełnienie i realizację, jakby w historii zbawienia. To jeszcze może rzeczą często pomijaną to, co wspominaliśmy, że niektórzy mówią, że teraz jest nowe, przedtem było coś starego, jest to, że to stare znalazło wypełnienie w tym nowym. To jest tak, jak często w naszym życiu, coś. Robimy, później zmieniamy, robimy to inaczej. Ktoś może powiedzieć, czy tamto było złe. Nie, tamto było również potrzebne, ale na dany czas. Tak samo i tutaj, w tamtym czasie, ofiary, składanie ofiar było potrzebną rzeczą, która, która znalazła wypełnienie w Jezusie Chrystusie. My mówimy o starym i nowym przymierzu. Właściwie to trzeba by mówić o jednym przymierzu, które zostało zawarte między Ojcem a Synem, jeszcze w niebie, że w razie śmierci grzesznika to Jezus umrze. I na tej zasadzie tylko człowiek mógł być zbawiony. I w Starym Testamencie, wszystko jedno, czy to było e, krótko po skrzeszeniu Adama, czy to było w czasach potopu, czy to było pod górą Synaj, czy w późniejszym czasie. Tylko, że jeszcze wtedy Jezus nie umarł. Ale ci ludzie, którzy tam nawet składali te ofiary pod górą Synaj, czy później, to też nie mieli być zbawieni przez krew tych kozłów, czy wołów, czy coś innego. Tylko przez krew Jezusa Chrystusa. I chociaż... Jezus umarł później, można mówić o tym przymierzu. To jednak, wierząc w to przymierze, ludzie w Starym Testamencie tylko mogli na tej zasadzie być zbawieni przez Jezusa Chrystusa, a nie przez krew kozłów i wołów. Także, jedno tylko naprawdę przymierze jest, które, którego pośrednikiem jest Jezus Chrystus i które zostało wypełnione i dotrzymane. Ja myślę, że też ten element, na który, na który warto było zwrócić uwagę, on dla mnie osobiście jest tym jakimś takim jednym z najbardziej cennych i wartościowych. To jednak ten pewien element nowości, który gdzieś wybrzmiewa, ale nie tylko w Nowym Testamencie. Tak naprawdę to też nie jest pomysł Nowego Testamentu, ale czegoś, co zostało zawarte i osadzone w Starym Testamencie. I gdybyśmy dalej poszli w ten tekst Hebrajczyków, który czytaliśmy, to od wiersza 12 czytamy w Hebrajczyków 10 takie słowa. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek w stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił raz na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Powiada nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę w ich serce i na umysłach ich wypiszę je. I zobaczcie, że przecież to nie jest jakieś nowum Nowego Testamentu, bo to jest zwyczajnie cytat, który jest zaczerpnięty z księgi Jeremiasza, ale u Księdze Ezechiela jest bardzo podobna idea, która się pojawia. To jest obietnica nowego przymierza, które zostanie zawarte jakby pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Tyle, że warunki tego przymierza. Czy też prawa tego przymierza wcale się nie różnią od tego prawa, które było podstawą przymierza zawartego pomiędzy Izraelem a Bogiem na Synaju. Tyle, że jakby miejsce osadzenia tego prawa zmienia swoje położenie, prawda? Bo z zewnętrznej tablicy, która gdzieś komuś zostaje postawiona i do której ktoś próbuje się jakby dostosować, ona mocą Chrystusa. Dzięki temu, że złożył skuteczną raz na zawsze ofiarę na krzyżu i tą mocą raz na zawsze zbawił tych, którzy uwierzyli, to prawo jest włożone w serce, prawda ludzkie. I tutaj to przymierze nabiera zupełnie innego wymiaru. Nie? Ono jest czymś, co jakby kształtuje od środka w ogóle człowieka dzięki temu, co Jezus zrobił dla nas. I to jest chyba tak naprawdę cała idea w ogóle dobrej nowiny, prawda, której, która jest wyrażona w dziele Chrystusa. Czy doświadczyliście w swoim życiu realizacji tego przymierza, tej obietnicy, gdzie Pan Bóg mówi, że swoje prawo włoży w nasze serca, czy jest to tylko jakiś tam proroczy starotestamentowy obraz, wizja, czy ma to również wymiar praktyczny w naszym życiu? Oczywiście, że ma. Natomiast każde nasze doświadczenie może być traktowane jako jakiś taki wątek bardzo subiektywny, więc jeśli pozwolisz, to zanim cokolwiek z własnego jakiegoś doświadczenia, każdy z nas ma swoje, prawda, to przywołam pewien, pewien jeden obraz z Ewangelii według Łukasza. Dwie historie jedna zapisana w rozdziale 18, Łukasza druga w 19. Pierwszy fragment z 18 rozdziału pokazuje bogatego młodzieńca, który przychodzi do Jezusa i pyta, co mam zrobić, żeby być zbawiony. No to Jezus mówi, no to przestrzegaj przykazań. Jakich przykazań? Takich, 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 takich. Nie? No i chłopak się załamał i sobie poszedł. Nie? I uczniowie mówią, o, ale bieda, Takie, takiemu, taki nie może wejść do Królestwa Bożego, to kto może? Nie? Taki wierny, taki poprawny, tak przestrzega tych przykazań, no i co, chyba nikt nie może być zbawiony. A Jezus mówi, co jest niemożliwe dla ludzi, możliwe jest dla Boga. I zobaczcie, patrzcie, w następnym rozdziale 19 pojawia się obraz w postaci diametralnie różnej od tej z 18 rozdziału, Zacheusz, przełożony celniku w Wierycho. No celnik to jest ekstra kategoria grzesznika w rzeczywistości starożytnego Izraela. Prawda? On wskakuje na drzewo, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć Jezusa. I w końcu, kiedy Jezus wchodzi do niego na, na wieczerze, on mówi takie słowa. Panie, połowę mojego majątku oddaję ubogim, co na kim wymusiłem, to cztery razy tyle, i Jezus mówi do niego: Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ on jest synem Abrahamowym. A przecież, kiedy czytaliśmy o przymierzu zawartym z Abrahamem, to widzieliśmy, że to jest przymierze zawarty na podstawie aktu wiary, zaufania. W liście do Galacji, na kawałek dalej, za tym fragmentem, który czytaliśmy w rozdziale trzecim, jest mowa o tym, że ci, którzy uwierzyli, są dziećmi abrahamowymi. I teraz popatrzcie, że Zacheusz zrobił to bez prawa, czego nie zrobił młodzieniec, który to prawo usłyszał. Tu przyszło prawo, gość się zasmucił, nie potrafił oddać wszystkiego, co ma, i później naśladować Chrystusa. Ale ten prawa nie otrzymał. Ale kiedy przyjął po prostu przez wiarę, jakby Chrystusa, przebaczenie gdzieś tam do serca, no nie? To zobaczcie, co się dzieje: z jego wnętrza coś płynie, coś wynika, nie? Żyje zgodnie z przykazaniem, można by powiedzieć: idzie drogą, którą wskazywał Bóg. Ale Chociaż nikt mu nie stawiał robi, tych warunków. Dokładnie, ale on to robi z wewnętrznej potrzeby serca, z tego, co jest w środku, nie? Na tym polega idea nowego, nowego przymierza, tego że wpisania. moje prawo włożę w wasze serca, na umysłach, na sercach waszych je wypiszę. Czy zatem człowiek, który ma wpisane to prawo Boże w swoje serce, może przestrzegać tego prawa? Może do, doskonale nie będzie przestrzegał, ale dzięki Bogu. Yy... Może przestrzegać. Ja, ja bym powiedział inaczej. On chce. To jest y, zasadnicza różnica, prawda? Człowiek, który y, czegoś naprawdę z Bogiem doświadczył, on ma pragnienie, on chce tak żyć, po prostu to jest jemu bliskie. Okej, okay, zdajemy sobie sprawę z tego, że czasami może być trudno, co nie zmienia. Faktu, że nasze ciążenie, nasze jakby pragnienia, kierunki są inne od tych, które gdzieś tam pierwotnie w naszym życiu mogły wybrzmiewać. Ja myślę, że też ten tekst tutaj zacytowany już z księgi Jeremiasza daje nam trochę takie inne spojrzenie, jakby inną perspektywę, że to prawo nie, nie jest dla nas czymś takim ciężarem, co musimy przestrzegać, że tak jak. Często w życiu pewne prawa musimy przestrzegać, no bo jeśli nie będziemy je przestrzegać, to nas spotka kara. Natomiast tutaj, mając na, w pamięci tą wielką miłość Boga, my to prawo chcemy przestrzegać i to staje się naszym udziałem, tak jak jest tutaj napisane, że jest ono w naszych sercach. Czy możemy przykładem z życia podzielić się? Myślę, że... Wiele takich mógłbym ja w swoim życiu też znaleźć przykładów, kiedy pewne rzeczy człowiek robi z radością, a nie z tego względu, że coś musi. Choćby tutaj przykład sabatu, który jest również Bożym Prawem, ale sprawia taką radość człowiekowi, sprawia coś, co, co jest przyjemnością, że mogę to spełniać. Hmm? I ostatnie pytanie, tak. Bardzo krótko, gdybyśmy mogli spróbować znaleźć odpowiedź, też taką osobistą. Um, chrzest jest formą przymierza z Panem Bogiem, kiedy mówimy: chcemy z Tobą iść. Wybieramy Ciebie jako naszego Pana i Zbawcę. Czy są tutaj jakieś warunki tego przymierza? Czy jest coś, czego wymaga od nas Pan Bóg? Jeśli chodzi o przymierze między nami a Bogiem, to polega ono na tym tylko, że my możemy chcieć, ale tak naprawdę to Bóg dotrzymuje przymierza łaski swojej i widzi nasze upadki, a jednak nam przebacza. I na tym rzecz polega w całym przymierzu. Prawa są po to, żeby nam było dobrze żebyśmy drugich nie krzywdzili żebyśmy wiedzieli co mamy robić dobrego ale nie będziemy za to ani potępieni ani zbawieni Zbawieni jest z łaski i to jest cała nasza nadzieja w tym zatem mili widzowie cieszymy się że mogliśmy wspólnie ten czas spędzić ja ja osobiście skorzystałem cieszę się że spotykają się Osoby, które na co dzień może nie rozmawiają tak dużo, a jednak kiedy otwieramy Pismo Święte, to patrząc na te różne wydarzenia od samego początku, jesteśmy w stanie dostrzec tam Boga niezwykłej łaski, niewyczerpanych pokładów łaski, który od samego początku jest wierny, dotrzymuje tego, co obiecał, daje wszystko, daje wszystko Adamowi, daje wszystko Noemu, daje wszystko Abrahamowi, daje wszystko całemu narodowi, daje wszystko również nam. Bo on jest takim Bogiem, który cały czas chce dawać, chce dawać tą kolejną szansę, jest Bogiem, który przebacza. I to, co jest niezwykłe, to to, co, to, czego wymaga od nas, to zaufania w to, że on naprawdę takim Bogiem jest i że dotrzyma swojej części obietnicy. A kiedy my zaczynamy mu ufać, kiedy zaczynamy dostrzegać go, właśnie takiego Boga łaski, Boga który chce nas mieć w swoim królestwie, to w niezwykły sposób to Jego prawo, które często nas tak przytłaczało, które nas oskarżało, które było wielkim ciężarem, nagle to prawo staje się częścią nas, kiedy naprawdę odczujemy tą pewność Jego łaskawości i Jego przebaczenia. To przymierze, które Pan Bóg zawiera z każdym z nas i tak naprawdę każdego dnia na nowo i na nowo. Chcę z Tobą być, Panie Boże. To, jest, to, to są te słowa, które możemy wypowiedzieć, przyznając się do tego przymierza. A On mówi, daje Ci wszystko. Jestem Bogiem łaski, który zawsze dotrzymuje słowa. I wtedy ta wielka radość, która budzi się w naszych sercach i która daje siły do wypełniania wszystkiego, czego to przymierze z legalnego punktu widzenia wymaga od nas, to staje się w naturalny sposób. To jest takim nawet trochę efektem ubocznym, ale czynimy to z wielką radością. I Bogu na chwałę, z którym jesteśmy przyjaciółmi, tak jak z nim był Abraham. I tego, mieli widzowie, bardzo serdecznie Wam życzę, abyśmy wspólnie, razem, tą naszą przyjaźń z naszym niezwykłym Bogiem mogli pogłębiać, ufać Mu, a On na pewno dotrzyma swoich obietnic, tak jak zawsze to czynił. Jemu niech będzie chwała. Zakończymy jak zawsze modlitwą. Nasz święty Ojcze, który mieszkasz w niebie, chcemy Tobie dziękować za to, że dajesz nam możliwość otwierania Twojego Słowa, że może być ono dla nas nauczycielem, może być dla nas drogowskazem. Dziękujemy Tobie również za ten dzień sobotni, który pozwala nam oderwać się od codzienności i zwrócić się szczególnie do Ciebie. Dziękujemy Tobie również, Panie, że to Ty nas wybrałeś, a nie my wybraliśmy Ciebie, bo zapewne nie byłoby nas tutaj i my sami nie potrafilibyśmy Ciebie wybrać. Proszę Cię, byś błogosławił każdego, kto również w Twój dzień zastanawia się i rozważa te tematy tak ważne dla naszego życia i dla naszego zbawienia. Prosimy Cię o Twoje Ojcowskie Błogosławieństwo, o Twoją... Pomoc w każdej chwili naszego życia. Przyjmij Ojcze, chwałę i cześć, jaka Tobie się należy w drugim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Jeszcze raz dziękuję Mili widzowie, że spędziliście z nami ten czas. Wierzę, że chętnie wrócicie za tydzień, żeby wspólnie pochylić się nad kolejnym tematem, a brzmi on apostołowie i prawo. Bardzo serdecznie zapraszam.